W trakcie studiów wszyscy ci, którzy dojeżdżali z Pabianic, bo pochodzę z Pabianic, mieli takie powiedzenie: czekać jak politechnika na PKS, dlatego że PKS, który wtedy jeździł z dworca fabrycznego i jechał do Pabianic, po drodze zbierał studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wsiadali. Przy dworcu fabrycznym, następnie w okolicach centralu. I kiedy autobus dojeżdżał do Politechniki i tam studenci Politechniki mieli do niego wejść, to już absolutnie nie było miejsc. I bardzo często ten PKS po prostu jechał dalej, i studenci Politechniki tylko tak tęsknie za nim patrzyli. I pamiętam, że wtedy to czekanie jak Politechnika na PKS wzbudzało w nas salwy śmiechu. I jeden z moich kolegów kiedyś tak czekał na PKS i tak go właśnie pożegnał wzrokiem i myślał, że nic z tego czekania nie wyszło. No tylko, że poznał wtedy pewną dziewczynę, która po latach została jego żoną. Słuchajcie, czasami z czekaniem jest tak, że przynosi ona coś, czego się w ogóle nie spodziewamy. Rozejrzy się dzisiaj wokół siebie.